Każdy chciałby mieć oko na otaczający go świat, niestety nie zawsze jest to możliwe. Ilość chorób, które dotykają tylko tego narządu ludzkiego ciała sprawia, że okulistyka jest w nieustannym rozwoju, a lekarze mają gabinety pełne pacjentów. Właśnie po to, by sprostać ich potrzebom, Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens w Olsztynie inwestuje w nowoczesny sprzęt. Obsługiwany przez specjalistów pozwala uratować bądź poprawić wzrok dotknięty niemal każdym schorzeniem. W tym roku klinika rozwinęła chirurgię rogówki. Przede wszystkim wprowadzając pełną diagnostykę oraz leczenie stożka rogówki. Stożek rogówki leczymy za pomocą zabiegu crosslinking, a także za pomocą wszczepienia pierścieni śródrogówkowych Ferrara. Dzięki czemu pacjenci mogą już być leczeni u nas w naszej klinice i nie muszą wyjeżdżać szukając pomocy w dalekich zakątkach Polski. Również w roku 2019 lekarze kliniki rozwinęli chirurgię refrakcyjną, czyli liczne zabiegi korygujące wady wzroku. Wykonujemy zabiegi laserowej korekcji wady wzroku, a także zabiegi przy użyciu soczewek fakijnych, a także wszczepiamy soczewki multifokalne. Te zabiegi skutecznie odpowiadają na problemy okulistyczne pacjentów. Obecnie dominującym schorzeniem wśród osób starszych jest zaćma, zaś młodsi pacjenci najczęściej wymagają korekcji laserowej. Ze względu na zanieczyszczone środowisko, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach czy pracę przy komputerze, coraz więcej pacjentów zgłasza się do kliniki także z zespołem suchego oka. Dlatego firma zainwestowała w sprzęt, który i tym dolegliwościom zaradzi. Urządzenie EI jest to urządzenie, które służy do terapii zespołu suchego oka za pomocą zimnego pulsacyjnego światła. Natomiast urządzenie OSA jest to urządzenie, które służy do diagnostyki zespołu suchego oka, umożliwia nam m.in. ocenę czasu przerwania filmu łzowego, ocenę warstwy lipidowej czy wykonanie mejpografii. Warto dodać, że diagnostyka jest bezbolesna i nieinwazyjna, podobnie jak sam zabieg, który trwa dosłownie 5 minut. Wymagane jest powtarzanie tego zabiegu w odpowiednich cyklach. Natomiast dla pacjenta jest to kilkuminutowy pobyt u nas tutaj w klinice. Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens w Olsztynie od wielu lat pomaga swoim pacjentom. Od początku współpracuje również z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach odpłatności z NFZ chorzy otrzymują pełen zakres operacji. Zarówno operacji witroretinalnych, witrektomii, jak i operacje zaćmy, czy też operacje przeciwjaskrowe. Zakres operacji witrektomii to przede wszystkim leczenie odwarstwienia siatkówki, leczenie powikłań cukrzycowych oraz leczenie zwyrodnień plamki. Od czerwca 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia skrócił kolejki oczekiwania na operację zaćmy. To bezpośrednio przełożyło się na realizację zabiegów w klinice. W zasadzie obecnie w naszej placówce czas oczekiwania od zapisania się do przeprowadzenia operacji jest to miesiąc kalendarzowy. Klinika Lens ma swoją poradnię, gdzie pacjenci są diagnozowani i leczeni w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi także badania kliniczne. Są to badania bezpieczne i dają ogromną możliwość pacjentom, którzy nie mogą pozwolić sobie na leczenie prywatne albo nie kwalifikują się do leczenia w programie lekowym. Oczywiście, by zakwalifikować się do programu, należy spełnić zawarte w nim kryteria, na przykład wiek. Warto więc i o tę formę leczenia zapytać. W 2019 roku głównie leczyliśmy pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej postaci wysiękowej. Mamy także możliwość leczenia nieodpłatnie pacjentów z jaskrą, ze zwyrodnieniem plamki żółtej postaci suchej, a także pacjentów z obrzękiem cukrzycowym plamki. By kompleksowo wspierać pacjentów, klinika Lens prowadzi również działania społeczne. W listopadzie na przykład włączyła się w ogólnoświatową akcję profilaktyczną w kierunku wczesnego wykrywania stożka rogówki. Kolejną akcją to była zbiórka okularów korekcyjnych dla potrzebujących w Afryce, a także braliśmy udział w akcji charytatywnej, tak zwanej Uskrzydleni w biegu. Nasza klinika była jednym z głównych sponsorów tej akcji charytatywnej. Cały dochód został przeznaczony na potrzebujące dzieci. Kończący się rok ponownie pokazał, jak wiele pracy lekarze kliniki wkładają w to, by pacjent był zadowolony. Podkreślają, że 2020 zapowiada się równie pracowity.